Byliśmy w dziesiątkach dziwnych, ciekawych atrakcji. Byliśmy na przykład w Ocean Parku, a teraz mamy coś bardzo podobnego. Mamy Park Ewolucji. Jej, ogólnie jest ciężko, trzeba pedałować. Jeździmy po takich, nie wiem, podkładach kolejowych, dosyć ciężko jest. Ale jest frajda, chyba się można zderzać. Nie, nie można się zderzać. Lepiej jest z przodu, jak się jedzie, czy z tyłu? Z przodu, bo może nie wieje. Z przodu. Bo dzisiaj jest taki upalny dzień, dlatego lepiej z przodu, bo wtedy masz taki podmuch wiatru. A Tomek, ci się podobało? Tak. No dobrze. Kogo by tu dzisiaj co było najstraszniejsze? To na koniec. Na koniec? A co było na końcu? Awaria maszyny. Awaria maszyny była? Mhm. I wyście to przeżyli? No. Ale ja musiałam zamykać oczy. Park Ewolucji to taki ogromny, rodzinny park rozrywki, gdzie w zasadzie cała rodzina znajdzie coś dla siebie. Mamy kino, w którym możemy porozmawiać sobie z małym dinozaurem. Mamy batyskaw, gdzie i starsi, i młodsi przeżyją przygodę swojego życia zakończoną bardzo gwałtownie. Następnie mamy duży, rozległy park, w którym mamy dinozaury, a następnie bardzo, bardzo duży park taki dla dzieci ze zjeżdżalniami, jakieś wspinaczkowe liny. Naprawdę bardzo fajna sprawa. No i przy tym parku mamy też taką strefę, gdzie możemy sobie zamówić jedzenie. Także coś i dla dorosłych, coś dla dzieci, a potem przechodzimy przez ogromny sklep z pamiątkami.